Witajcie moi mili. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim obecnym za przybycie na poniedziałkowe spotkanie osób myślących niezależnie. Dziękuję. Nim dokonam szybkiego podsumowania, zobaczmy krótki fragment wypowiedzi, którą zarejestrowałem w ubiegłym roku podczas debaty poświęconej bezpieczeństwu szczepień, która była zorganizowana na terytorium Sejmu Rzeczpospolitej. Posłuchajmy tej wypowiedzi po to, by przypomnieć sobie, dlaczego przeciwstawiamy się obecnemu systemowi szczepień. Dlaczego żądamy zmian prawa na takie, w którym na powrót staniemy się naprawdę wolnymi ludźmi. To znaczy, że będziemy mogli decydować o sobie, swoich dzieciach, w tym również wybierać sposoby leczenia i profilaktyki. Dlaczego domagamy się zniesienia przymusu w połączeniu z powszechną, rzetelną edukacją o zaletach i ryzyku związanym ze szczepieniami? Tym osobom, które nie wiedzą, czy szczepić, czy nie, bądź są wręcz absolutnie przekonane, że należy szczepić, ta krótka wypowiedź powinna dać do myślenia. Tydzień po szczepieniu córka zaczęła mieć problemy z jedzeniem. Przestawała mi ssać. Mimo tego, że przybierała 250-300 gram tygodniowo, jak na takiego maluszka, to jest naprawdę dużo, była bardzo zdrowa i miała świetny apetyt, nagle przestała jeść w ogóle. Ciągle płakała, odwracała się od piersi. Po konsultacji z lekarzem, z położną, która nas jeszcze w tym czasie odwiedzała, dostawaliśmy informacje typu: no wie pani co, no chyba wygląda to tak, jakby jej mleko z piersi nie smakowało. Później sami zaczęliśmy drążyć temat, ponieważ no, nie braliśmy pod uwagę tego, że coś, co ma leczyć, może zaszkodzić. Zaczęliśmy sami szukać i znaleźliśmy odpowiedź. 18 lipca tego roku, kiedy Zuzia zmarła po 2 miesiącach oczekiwania na przeszczep serca, szczepionkę tą, która jej zaszkodziła, tą, która ją podano w wieku 6 tygodni, wycofano. Nie wiem jak wam, ale mnie za każdym razem, kiedy słyszę tę historię, łzy cisną się do oczu. Po prostu współczuję tej kobiecie, a kiedy pomyślę, że mogłoby to spotkać moje dziecko, to po prostu szkoda gadać. A przecież to nie jest odosobniony przypadek. Takich historii jest dziesiątki tysięcy. Jeśli się temu nie przeciwstawimy w zdecydowany sposób, jeśli nie zaczniemy się organizować, to będzie takich dzieci przybywało. Każdego dnia w Polsce zaszczepiono jest około 1000 dzieci. Statystycznie po przyjęciu wszystkich szczepionek, po drugim roku życia 20 z nich zostanie zdiagnozowanych jako dzieci autystyczne. Moi drodzy, będę to powtarzał jak mantrę. Jeśli chcemy położyć takim sytuacjom kres, jeśli chcemy coś zmienić w zakresie szczepień, to musimy zacząć działać w zorganizowany, systematyczny, zaplanowany sposób. I o tym chcę teraz powiedzieć. W poniedziałek zaprezentowałem swój pomysł, swój plan działania zmierzający do tego, aby zmienić zastaną rzeczywistość w zakresie szczepień. Cisza, która zapadła po ostatnim slajdzie, była, przyznam, nieco deprymująca. Nie wiedziałam, co o tym myśleć, ale na szczęście nie trwała ona długo. Już za chwilę, kiedy się troszeczkę rozluźniła atmosfera, pojawiły się pytania i zaczęły się dyskusje nad różnymi aspektami mojego pomysłu. Pocieszające jest to i budujące, że kilka osób zgłosiło się, iż chcą zaangażować się i pomóc w jego realizacji. A zatem mogę uznać, że spotkanie zdecydowanie zakończyło się sukcesem. Jego celem doraźnym było położenie podwalin pod zespół, który zaangażuje się w przygotowanie kampanii crowdfundingowej, czyli kampanii publicznych zbiórki pieniędzy, z których sfinansujemy pomysł, mój plan działania. Pomysłu, który w największym uproszczeniu sprowadza się do szeroko zakrojonej, intensywnej kampanii społeczno-medialnej, mającej na celu przykuć uwagę całej rzeszy, całego społeczeństwa do problemu szczepień. Idea może nie jest nowa i rewolucyjna, natomiast wykonanie i pomysł na to, jak zrobić to przy zaangażowaniu stosunkowo niedużych środków, jest, myślę, wart uwagi. Postaram się więcej szczegółów Wam przedstawić już w najbliższym czasie.
w tym miejscu apeluję do wszystkich rodziców, do ludzi dobrej woli o włączenie się w pracę zespołu. Nieważne, co potrafisz, nieważne, jakie masz kompetencje i ile masz czasu, bo potrzebna jest każda para rok do pracy. Nawet jeśli mógłbyś, czy możesz poświęcić tylko 4 godziny w tygodniu, to przemnożone to razy 20 osób daje już 2 etaty. Chciałbym jak najszybciej spotkać się z takim zespołem, najlepiej jeszcze w tym tygodniu, sobota, może niedziela, i omówić już jakiś plan działania. Ja oczywiście mam pewne propozycje, od czego powinniśmy zacząć, mam to poukładane, niemniej wiadomo, co 10 głów to nie jedna. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć.